Jak ściągać soczewki kontaktowe? Do założenia soczewek będziesz potrzebować płyn do soczewek, ręcznik papierowy, lusterko, soczewki kontaktowe. Zacznij od umycia rąk, najlepiej nieperfumowanym mydłem lub mydłem antybakteryjnym, a później dokładnie je opłucz. Nie używaj płynu do dezynfekcji rąk. Osusz starannie ręce ręcznikiem, najlepiej takim, który nie pozostawia włókien. Upewnij się, że ręce są całkowicie suche. I pamiętaj, aby zdjąć soczewki przed demakijażem. Przygotuj umyty, wysuszony pojemniczek i napełnij go świeżym płynem do pielęgnacji soczewek. Teraz jedną dłonią przytrzymaj górną powiekę, a drugą ręką odchyl dolną powiekę. Patrząc się na wprost, palcem wskazującym dotknij soczewki i zsuń ją w kierunku dolnej powieki. Chwyć soczewkę palcem wskazującym oraz kciukiem i starannie ją wyciągnij. Pamiętaj, że jeśli używasz soczewek jednodniowych, po wyjęciu należy je wyrzucić. W przypadku soczewek wielokrotnego użytku, wyjętą soczewkę wyczyść i zdezynfekuj specjalnym płynem do pielęgnacji soczewek. Wystarczy jeszcze włożyć soczewki do odpowiedniej komory pojemniczka, oznaczonego literami R dla prawego oka oraz L dla lewego. I gotowe. Drugą soczewkę zdejmij w dokładnie ten sam sposób. Zaczynaj zdejmowanie soczewek zawsze w tej samej kolejności, na przykład od prawego oka. W ten sposób wyrobisz sobie nawyk i w przyszłości się nie pomylisz. Pamiętaj, aby nigdy nie używać wody z kranu do płukania soczewek lub pojemniczka. Obecne w wodzie chlor, minerały, cząsteczki metali i mikroorganizmy mogą uszkadzać nie tylko soczewki kontaktowe, ale i oczy. Nie przejmuj się, jeżeli nie uda Ci się za pierwszym razem. Zapewniamy, że po kilku próbach nie będzie to dla Ciebie problem. Gratulacje, Twoje soczewki są już ściągnięte. Miłego dnia życzą Szkla.com i Kodano.pl. Kodano.pl. Szkla.com.